Podjął pan dzisiaj kwestię na konferencji prasowej odnośnie Fundacji Maciuś, która przedstawiła badanie odnośnie ilości dzieci, które głodują. Tak jest, to jest problem bardzo poważny, na podstawie jakich danych my opisujemy w Polsce różne zjawiska społeczne, w tym biedę. Ogólnopolska Fundacja Pomocy Dzieciom Maciuś zleciła badania dotyczące biedy czy też problemu głodu wśród dzieci. To jest fundacja, która w tym się specjalizuje, w pomocy dzieciom. Wynajęła firmę, która przeprowadziła badania w całej Polsce, na podstawie których stwierdzono, że w Polsce około 800 tysięcy dzieci głoduje czy też nie dojada. Ja nie wiem, czy te dane są poprawne, czy nie, czy tych dzieci może nie jest 800, a 750 tysięcy, czy 700. To nie ma, tak naprawdę powiedziawszy, do końca jakiegoś szczególnego znaczenia. To generalnie opisuje problem wstydliwy, czyli głodu i biedy w rodzinach przede wszystkim wielodzietnych, które przekłada się na to, że dzieci przychodzą do szkoły głodne. Zresztą o tym również rozmawialiśmy w kontekście Grudziądza. No jeżeli tutaj w mieście około 1300 dzieci jest dożywianych w ramach pomocy społecznej, bo rodziców nie stać na to, żeby za te posiłki, przecież nie jakieś szczególnie bogate, zapłacić, to pokazuje problem biedy w Grudziądzu. Również i dorośli, przecież około 600 osób korzysta z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, również około 600 z Caritasu. No, to jest problem biedy. Więc zamiast rozmawiać z tą fundacją, z innymi fundacjami, które zajmują się pomocą biednym dzieciom, czy tym dzieciom głodującym, na które przecież społeczeństwo łoży ten 1% podatku, to władze państwa, przedstawiciele poszczególnych ministerstw, pan minister pracy, polityki społecznej Kosiniak-Kamysz, polecił przeprowadzenie audytu dokładnego sprawdzenia tej fundacji, czy czasami ta fundacja nie wyciąga pieniędzy, czy nie przeznacza ich na jakieś inne cele. Właśnie pojawił się tutaj w Rzeczypospolitej w artykule, pojawiła się informacja, że znikomy procent przychodów tej fundacji jest przeznaczany na pomoc dla dzieci, a reszta, no w sumie nie podano na co. Nie wiem, jakie są kryteria rozdziału pieniędzy, ponieważ nie znając statutu fundacji, bo można bardzo łatwo popełnić błąd, mówiąc właśnie tak, zbierają pieniądze, a nie przeznaczają ich na dzieci, tylko nie wiadomo na co. Może sami się z tego utrzymują, żywią i tak dalej. To są zawsze problemy kosztów utrzymania instytucji, czy Wielka Orkiestra Pomocy Świątecznej na przykład, ile przeznacza na swoje utrzymanie, czy ci, którzy żyją cały rok z tych pieniędzy, które społeczeństwo daje orkiestrze, żyją dobrze czy też nie, ile jest przeznaczone w tym przypadku na zakup pomocy medycznych, w przypadku tej fundacji Maciuś na jakieś inne cele. Ja nie jestem w stanie ocenić, ale wydaje się, że tu chodziło o inny mechanizm. Zastraszenie fundacji obywatelskich, tych fundacji, które zajmują się analizą zjawisk społecznych, takich jak bezrobocie, jak problem ubóstwa, jak głodu, po to, żeby nie krytykowały władzy. Bo jeżeli ta fundacja została, mocno jej mówiąc delikatnie, pogrożono urzędem skarbowym, bo to tak często w Polsce jest, że wielkich złodziei, wielkich aferzystów system wymiaru sprawiedliwości nie ściga. Urzędy skarbowe są nadzwyczaj łaskawe, ale drobnego przedsiębiorcę czy jakąś organizację społeczną można, mówiąc w cudzysłowie, przeczołgać tak, że mu się odechce dalszej działalności. To można domniemywać, że skoro ta fundacja została tak potraktowana, gdzie nie dyskutowano z jej danymi, poprawnością tych danych, czy próba reprezentacyjna, czy reprezentatywna była w badaniach, czy tych dzieci jest może trochę mniej niż 800, ale mówię, nie problem w setkach tysięcy, tylko w ogóle w zjawisku, które występuje, no to łupnięto fundację po to, żeby ją i pozostałe zastraszyć. Przypomina mi się tutaj nie tak dawno, chyba w zeszłym roku, mogę się mylić tutaj co do daty, co do treści dokładnej. Była taka kampania społeczna w telewizji Szklanka Mleka, kilka innych tematów właśnie odnośnie głodu w kilku programach dyskutowano na ten temat. Czy ta liczba może być zawyżona? Nie wiem, ale to nie jest zjawisko opisywane tylko przez tą jedną fundację, która gdzieś tam działa w Gdańsku czy na Pomorzu. Mówi o tym Agencja Rynku Rolnego, która uruchamiała programy dożywiania mlekiem, owocami w szkołach. Na to idą wielkie pieniądze i te programy cieszą się dużą popularnością. No, szkoły chętnie z nich korzystają. Dzieci potrzebują tej żywności. Opieka społeczna, czyli ośrodki pomocy społecznej w poszczególnych gminach, w miastach,
również są oblegane przez rodziców, którzy przychodzą po to, żeby tym dzieciom w szkołach pomóc. Zjawisko jest. Czy ono jest precyzyjnie zdiagnozowane, czy to jest 800 tysięcy, czy 700, czy 600? Jeszcze raz, panie redaktorze, to nie jest sprawa w tym momencie najistotniejsza. Problem wystąpienia tego zjawiska i brak przeciwdziałania temu zjawisku, to jest ważniejsze niż to, czy fundacja była super precyzyjna, czy się tam troszkę pomyliła.